Były już lotne brygady, które próbowały czyścić ten bruk śrubokiem. To się niestety nie udawało. Jest wiele takich pomysłów. Jednym z nich jest bardzo prosta rzecz, mianowicie odwrócenie bruku o 180 stopni. To oczywiście jest mozolna praca, ale tutaj jest to możliwe. Zarząd Dróg Miejskich jest w stanie takie prace przeprowadzić. Jest zgoda także architekta, twórcy tej kompozycji, a więc pewnie te prace będą realizowane. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób, czy będą zatrudnieni nowi pracownicy do tych prac, czy będzie to w ramach przetargu realizowane przez PIMI. A nie myślał Pan o tym, że najlepszy w tym przypadku byłby czyn społeczny? Po prostu. Razem wstrzykniemy poznaniaków, razem, ręka w rękę, odmienimy. Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy krytykują zmiany w Poznaniu, którzy siedzą na czatach, na Facebooku, na innych portalach społecznościowych i tylko hejtują wszelkie różne inwestycje, wreszcie wezmą się do pracy i wszyscy razem będziemy mogli pokazać, jak bardzo zależy nam na pięknym Poznaniu.